Na pewno bardzo fajna inicjatywa ze strony Piasta, szczególnie dla tych młodych osób, które mają okazję się ze sobą integrować i cieszyć przy piłce, także na pewno fajna sprawa. Sam wychowywałem się w tym klubie i pamiętam podobne turnieje i wiem, że to były dla mnie duże przeżycia, kiedy byłem w wieku tam 10-12 lat. Także fajna sprawa. Lubicie grać w piłkę? Tak. A co robić w wolnych chwilach oprócz grania w piłkę? Gramy w piłkę. No to dobrze, a lubicie takie imprezy jak ta dzisiejsza? Tak. A uważacie, że dużo jest takich imprez, czy tak chcielibyście, żeby więcej było takich spotkań? Jeszcze więcej. Jeszcze więcej? Tak. To musiałoby być jeszcze częściej Mikołaj może, co? No. A powiedzcie mi, wyście grali już dzisiaj? Tak. I jak? Mieliśmy 1-0, bo ja Maciek z różnego. A to taki wygadany jesteś tutaj, zauważyłem. Moje pytanie chłopców, czy takich imprez jest dużo, odpowiedzieli, że jeszcze ich jest za mało, także to pokazuje, że tego typu akcje są jak najbardziej potrzebne i trzeba zrobić wszystko, aby wspierać tego typu działania, po to, aby właśnie młodzi chłopcy nie siedzieli przed komputerami, po to, żeby można było ich zachęcić jakoś do uprawiania sportu i tej dyscypliny przede wszystkim. Menadżer Piasta Janusz Bodzioch jest na turnieju najmłodszych adeptów. Co cię tu sprowadziło? To są nasi zawodnicy. To nieważne, że to nie są seniorzy. To są nasze grupy młodzieżowe, to są przyszli nasi zawodnicy, następcy obecnych zawodników i na pewno trzeba ich obserwować. Jak mam czas, staram się być na jak najwięcej tych meczach grup młodzieżowych, począwszy od juniorów. Ja dzisiaj przyjechałem, nie ma rozgrywek żadnych piłkarskich. Ekstraklasa odwołała swoje mecze. Jest turniej. Bardzo chętnie przyjechałem popatrzeć, jak tu młodzi adepci walczą, bawią się i przy okazji nabierają kolejnego etapu swojego rozwoju. Yeah, go!